Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Mamy dzisiaj 2017 rok, ale to jest 2018 nazwa taka gry. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas standardowo. I tutaj musimy dokończyć małą robótkę. Trzeba wymienić filtr oleju i musimy wymienić filtr powietrza, który jest tam wyżej. Najpierw weźmiemy się za filtr oleju, trzeba go kupić. Ale żeby go kupić, to muszę kuźwa wiedzieć, jaki to jest, więc trzeba go odkręcić. I tak, filtr oleju, niebieski R4, tak się nazywa. Demontaż. Pyk. Bardzo szybko poszło, myślałem, że będzie jakiś zapieprzony i że będzie musieli używać klucza, ale nie. Sam się odkręcił R4, tak? Ah, kurczę. Ja tutaj takiego nie widzę. A, bo może zjechałem... O, filtr powietrza. Też musimy zobaczyć, jaki tu mamy filtr powietrza. Może to nie jest taki ten... R4 filtr. Mamy. Niepogrupowane są te... Ach, dobra, nic. Starczy mi hajsu, ale... Kurde, jak mi zabraknie hajsu, to będzie przerąbane. Jak ja się wywiążę tutaj... z mojej roboty. Co ja powiem klientowi? Przyjdzie, gdzie jest mój samochód zrobiony? Ja powiem, no przepraszam, zabrakło mi hajsu na części. Niestety, nie będziemy mogli nic zrobić z pana samochodem. Musi pan jeździć bez filtra powietrza. Okej. Okay. Otwieramy machę. Silnik. Znaczy tutaj, o. I odpinamy klipsy. Ej! A, chciałem chłodnicę mu ściągać. Nie, nie, chłodnicę to kiedy indziej. No, Tomek nabiera już wprawy z tym demontażem, powiem wam. Tylko, że... Okej, okay, mamy. I ściągamy pokrywę, no, ściągaj. Pyk. Ale zapieprzony, motherfucker. Filtr powietrza, no, nie ma żadnego oznaczenia. Jest to po prostu filtr powietrza, chyba standardowy, taki jak, nie wiem, wszystkie filtry powietrza. We wszystkich samochodach są takie same filtry powietrza. Nie czepiajcie się, okej? Dobrze, to będzie to. $11, dobrze, wszystko fantastycznie. Chyba starczy nam na tą naprawę. Ale, no, wymiana tych kół, opon właściwie to była masakra jak dla mnie. Myślałem, że mi nie starczy tego hajsu, no ale jakoś się wywiązałem. Wyważanie opon... No ładuj to. Wyważanie opon było naprawdę bardzo przyjemne. 70%, fantastycznie. Cyk. Aha, musimy sobie tutaj wybrać też klips. Bo klips może być uszkodzony w 54% i wtedy nie przejdę dalej, bo tutaj, żeby wykonać zlecenie, musimy mieć 55%, co najmniej część zdatna do użytku. Wtedy możemy przejść dalej. Machę zamykamy. I tak, weźmy sobie, zobaczmy na zleconko. Tutaj mamy stan auta. Filtr paliwa. Shit. W mechaniku 14 filtr paliwa był gdzieś z tyłu. Tu mamy chyba rozrusznik albo pompa ABS. Nie, rozrusznik powinien być gdzieś tu przy skrzyni biegów. Ale pompa paliwa. Rozrusznik jest tu. Alternator. Ksienika może się tu ogarnąć. Chyba jest gdzieś z tyłu. Zajrzyjmy do samochodu. Pompa paliwa. Pyk! To jest taka uszkodzona? Nie wierzę w to. Nie wiem. Bo, mechanik Tomek ma jakieś magiczne rączki, bo... Tylko czekajcie. To nie był czasem filtr paliwa? Filtr paliwa. Kurde, co ja z tą pompą? Ale mechanik Tomek ma zgrabne rączki. Zobaczcie, jako tutaj po tą pompę paliwa to tak sięgnął. Ja bym tak nie sięgnął. Dobra, tu mamy tą pompę paliwa. Filtr, no musi być chyba z przodu w takim razie. Coś tu przeoczyłem. Tu był oleju. Olejowa, micha. O, shit. Jest! Ale się schował. Mamy. Jaki to ma być filtr?
6% ten filtr miał. Zepsuty, totalnie zardzewiały, zapierdzielony. A czekajcie. Filtr. Mamy tu wyszukiwarkę, to takie gogle w Car Mechaniku. Ja nie mogę. Pamiętam, że w 14 był problem, bo trzeba było te wszystkie części przeglądać, a już w 15 mieliśmy właśnie taką wyszukiwarkę fajną. $54 mi zostało. Kurde. To starczy mi ledwo na kolację i lunch. Tomek, weź się do roboty, bo my nie będziemy mieli zaraz za co jeść. Ładujemy to, kończymy zlecenie, bierzemy następne, bo to nie ma co. Zamykaj machę. Okej, zakończ zlecenie. No wszystko fantastycznie. Kurde. No tak, przydałoby się jeszcze nalać olej jakiś. Teraz, jak tu się leje? Nie, na oko chyba. Dobrze, bo muszę chyba teraz... Czekaj, wezmę bagnet. Chyba, że będziemy po prostu lali aż ten. Aż będzie... O, już. Moim zdaniem jest fantastycznie. Nie, no musi wejść jak do... Patrzcie, możemy nawet ruszać. Jak ja ruszam myszką, to możemy sobie... Uhuhu. Bagnecikiem. Nie, ja wiecie co? W mechaniku 15, z tego co pamiętam, było tak, że lało się, lało. I sam nam dozuje, ile tego oleju ma być. Ja tylko naciskam. Op! A tutaj nie wiem, jak ma to być, bo widzę, że już chyba coś... Chyba przesadziłem. No, trzeba spuścić odrobinkę. Cholera. jakąś strzykawkę daj, to wsadzę tutaj i się strzykawką wyteguję. O nie! Musimy to poprawić. Chyba, a może nie zauważą? Co, jak myślicie? Może nie zauważą? Ale kurczę, ja chcę tylko troszeczkę spuścić. Wszystko spuszcza. Cholera. Nie no, musimy to odstawić. Znaczy, musimy to zrobić porządnie. Tutaj nie może być lipy. Co to jest lock? Nie działa. Dobrze, czyli tutaj musimy tak z wyczuciem to wlać. Dobrze. Czekaj, korek oleju to nie to, bo to było ten. Okej, okay. I teraz będzie okej. Okay. Teraz już jest połowa, czyli jak opuszcza ten kanister, to chyba wtedy już jest jakby połowa... Tak, jest połowa bagnetu. Ja bym tak zostawił, jak dla mnie jest fantastycznie. Fantastyczny, piękny olej, brązowiutki, elegancko. Opuszczamy gnoja. Opuszczamy! To... Opuszczaj! To jest przycisk na dół. Okej, okay, jeszcze na dół. Moment, jak to... Chyba tak trzeba teraz. O, właśnie. Dobra, już ogarnąłem obsługę podnośnika. To jest bardzo ważne, jak widzicie. Czyli co, mamy chyba wszystko zrobione. Olej, pyk, zakończ... Dochód 2000, dobrze. Premia, wydana gotówka 890. Pokaż mi hajs, bitch! Mamy, kurczę, zarobiony pierwszy hajsik. Dobrze. Zarobiłem sobie... A, tutaj co mamy? Układ hamulcowy wymaga naprawy. Lista części. Dobra, dawaj. Jakaś Audisa. Zobaczmy ją. Chyba ją już jeździliśmy na ty. O, się... O, chłopie! Ja bym tu wymienił... Oh, man. Patrzcie na to. Jezu, to jest złom! Okropnie, dobrze. Co to jest? Tryb przeglądu, wow, patrzcie na to, możemy sobie tak... O, tu już mamy, ta, nie wiem, pompa, czy co to tam jest, to będzie do wymiany. Ten montaż wnętrza, aha, w ten sposób. Nie, to magazyn części, tryb normalny. Co my tu jeszcze mamy? Tryb montażu. Przestaw, no tak, chcę przestawić na podnośnika. Pyk. No i co? No to właściwie nie potrzebujemy podnośnika, bo możemy wszystko chyba tu zrobić. Tak coś czuję.
Pompa ABS. Musimy najpierw to odkręcić. Pyk. Dawaj, Tomek. Musisz się nauczyć odkręcać śrubki. Ciągle te śrubki i śrubki. Pyk. Pompa ABS. Odkręcono w ogóle cały. Zobaczcie, on jest. Każda blacha z innego samochodu. No, masakra. Porysowany, głębokie jakieś rysy. Jakby na tym kot spał jakiś i bez przerwy drapał. Ja pierdziu. No dobrze, no z różnymi gratami przyjeżdżają do mechanika Tomka, ale takie coś pierwszy raz widzę. Zresztą auto całkiem takie ładne, no nie? By było, gdyby było zadbane. Układ ham... To tylko to mamy? Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Musimy chyba podejść do auta. Tak. Stan auta. Klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, czyli... wszystkie? Będzie trzeba ściągać koła, wszystkie. Dobrze. O, straszny grat. Pompa. Pompa ABS. 900... Kurczę. Później będziemy mogli chyba sobie wybierać zlecenia, które będziemy sobie robić, nie? O, bardzo fajnie. Pyk. Podoba mi się. Znaczy, podoba mi się w tym mechaniku, że tutaj tak fajnie się wybiera te części tym kołem wyboru. Bardzo intuicyjne to jest przede wszystkim. Graficzne, ładne. Jak ktoś tam nie skończył szkoły, to też ogarnie. Bardzo w porządku. Podoba mi się. I go up. A właściwie nie potrzebujemy wysoko, ale damy wysoko, będzie mi wygodniej operować. Tomek nie będzie musiał się schylać, ale kurczę, Tomek jest za niski, bo nie sięga tu do koła. Dobra, felga classic. Czekajcie, kiedy ja będę mógł sobie ulepszyć Tomka? Bo tutaj na górze mamy pokazane zlecenia, chyba dwa zlecenia, moja gotówka, XP i to. I teraz tak, to jest chyba poziom, albo jeden punkt do wydania. Czekajcie, ja zobaczę sobie, bo może będę mógł szybciej śrubki odkręcać. To jest dramatycznie ważne. Level koszt ulepszenia, dostępne punkty. Czyli nic nie mam. Blokuj ulepszenie. Nie mam nic, no. Biedny jest Tomek. Tomek się jeszcze uczy, kupił sobie... taki mały garażyk, zrobił z niego warsztat i siedzi tu i czeka na ludzi, aż przyjadą, będą chcieli naprawiać swoje samochody. To jest właśnie Tomek, no. Teraz tak, tu mamy zaciski. Klocki hamulcowe wyglądają ok, ale tarcze hamulcowe wyglądają jak kupa... bardzo źle wyglądają. Weźmy sobie całe kółko ściągniemy, pyk. Okej, okay. I tutaj zacisk wygląda całkiem. A właśnie, musimy sprawdzić jedną rzecz. Fajnie, że możemy do stanu auta w każdej chwili wejść. Gdzie tutaj mamy minimalny procent? Stan nadwozia, stan części. Mayen M3 tak się nazywa. No dobra, wygląda jak Audi A4. Czy A3? Jest A3 sedan? Ja bym powiedział, że to jest jakiś A3 sedan. Chyba było jakieś Audi A3 sedan. Coś takiego było. Coś takiego chyba zrobili. Taką kombinację. Dobrze, mamy. No już. Nie, no te śrubki będzie trzeba ulepszyć. Później to ja będę miał taką wkrętarę do tego. Tak będzie szło. Ale na razie nie mam, bo jestem biednym mechanikiem Tomkiem. I zaczynam od podstaw. Oglądaliście ten odcinek... Świat według Bandich? Tam było, że... Miałem zacząć od zera... i zostałem sprzedawcą butów. A żądam do niego... Chciałeś zacząć od zera i tak już pozostało. Ale z Tomkiem będzie inaczej. Tomek pokaże, co potrafi. On będzie najlepszym mechanikiem w tym mieście. A może i na świecie kiedyś. Nie wiem, jakie Tomek ma ambicje, muszę z nim porozmawiać.
Chodźmy. Czyli tak, 4 zaciski, 4 tarcze. Zobaczmy może stan tych części. Jeju, ile ja tu tego dziadostwa już mam? To jest mój magazyn, czy... Ja mam tu jakieś felgi? To chyba dostałem od razu. W całkiem niezłym stanie są. No, ma fajne rzeczy tu. To mogę chyba sprzedać. Jak to się sprzedaje? Tak, a możemy tu zaznaczyć sobie kilka rzeczy. Na złoto. Wow, $69! Dostaję za takie rzeczy. Tarcza hamulcowa, wentylowa. A, źle przeczytałem, bo tutaj jest na. Dobrze. Mhm. Klocki hamulcowe. Raz. Ale tarcza wygląda całkiem w porządku. Pompa ABS też nadaje się. Chyba, że do renowacji. Ach, dupa tam. A, i teraz jedna sprawa. Zlecenia, ustawienia, magazyn. Czy... Jak on chce naprawić ten samochód? Ile procent części będzie go satysfakcjonować? Minima 49%. Ja tam widziałem, części są na poziomie na przykład, o, 50%. To jest jeszcze fantastyczna tarcza. Czyli w zasadzie musimy kupić tylko jeden zacisk i jedne klocki hamulcowe. Więc tak. Nie będziemy się tu wysilać, bo sprzedaję te części, które już raczej nie nadają. Z tego też jest trochę hajsu, zobaczcie. Czyli jeden... Po co ja to wszystko odkręcałem? Mogłem po prostu zbadać. Oler. No ale człowiek głupi, to nie wiem. No teraz tak, tarcza sprzęgła, hamulcowa. Bo tutaj jest ta zwykła, jest wentylowana. Wentylowana jest prawdopodobnie do przodu, a zwykła jest do tyłu. Przynajmniej tak było w 15 mechaniku. Moment, to będzie... Muszę nasadować ten samochód. Pyk. Lista części. Pompa bez, klocki hamulcowe i zacisk hamulca. Coś spieprzyłem chyba. Nie, no dobrze. To były klocki. To bym tarczę kupił niepotrzebnie. Niefajnie. Klocki są tylko jedne. Jeden zacisk, tak? Cylinderek jeszcze mam, także nie powinno być problemu. A Lucek wziął wszystkie koła, poodkręcał. No i sobie dodał roboty. Znaczy, przepraszam, nie Lucek, tylko Tomek. Tomek, co ty odpierdzielasz? Mówię do ciebie. Przyszedł szef Lucek i opierdziela Tomka. Ja nie wiem. Mam jeszcze cylinderki. To chyba dostałem takie części... Jak kupicie wersję specjalną Car Mechanic Simulator, to wtedy dostaniecie części na start. A jak nie kupicie wersji specjalnej, sorry. Zaczniecie od zera totalnego. Nic, nawet nie dostaniecie kasy na początek, żeby naprawić auto. Czy wy to rozumiecie? Ładujemy. Cyk. Ale z jednej strony będzie miał takie fajne klocki hamulcowe. Co ja bym zainstalował mu wszędzie bardzo dobre klocki hamulcowe. Ale jak chcę tylko jedno koło, żeby mu hamowało, no to w porządku. Co mnie to... Czekaj. Bo tu widzę, że opona jest na poziomie 49%, ale... Stan całego koła to 53%, więc mnie to nie obchodzi. Jest dobrze. Instalujemy. Zresztą mnie w ogóle nie obchodzą koła. Mnie interesują tylko zaciski hamulcowe, pompa i tak dalej. A reszta gówien, co mnie to obchodzi? Bardzo dobrze. No, instaluj się. Okej. Okay. Czyli ja już chyba zainstalowałem te dobre klocki hamulcowe, nawet nie wiedziałem kiedy. Ale tu jest ten zacisk fantastyczny. Nowiutki, kurczę, elegancko. Aż za nowy dla tego samochodu. Ten samochód wygląda okropnie. Niezadbany, jakiś zardzewiały. Każdy element karoserii z innej parafii. Przestań. Ja...
Nie, znaczy, ja tam z klientami nie będę się tutaj sprzeczał. Niech oni sobie jeżdżą takimi gratami, jakimi chcą. Ja do takiego samochodu wsiadać nie będę. Ja to tylko wymieniam to, co mi każą i tyle. Krótkowzroczny jestem, patrzę tylko na swoje interesy. To mówił Tomek teraz. Nie. Także Tomek tutaj ma to wszystko w dupie. On robi to, co do niego należy. I gitara. Nic go więcej nie interesuje. Zobaczmy, stan auta. Proszę bardzo. Zrobione. 1500, ale tu dużo hajsu się zarabia. Ja pierdziu. Dobra, dawaj zlecenia następne. Co znowu? Jakiś problem z hamulcami. To co, jedziemy zbadać auto. Teraz idziemy na tor testowy. Gdzie tu się robi tor testowy? Tryb przeglądu. Nie ma tutaj toru testowego. Ścieżka diagnostyczna, lakiernia, wyjście, wejście B, A, B, podnośnik C, diagnostyczny. Ej! Co zajęte? Czekaj, co to było? Bo w 15 się wychodziło... O! No kurczę, tor testowy! Trzeba przetestować furę i zaraz mechanik Tomek wszystko ogarnie, co w samochodzie nie gra, tylko się musi nim przejechać, zobaczyć, co się z nim stało. Zaraz tu naprawimy ten problem. Nie mogę tu obracać kamerą. Klamki jakie popsute, w środku w samochodzie zardzewiałe wszystko. Kurczę, strasznie. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja się boję nim jechać. Ja się boję na niego patrzeć, co dopiero nim jechać. Strasznie. Wow, jak się dziwnie prowadzi. Prowadzi się jak popsuty samochód. Kurde, na dwójce 80 km na godzinę? Uspokój się, co to za samochód? Czy to nie dwójka? Co to jest? No! Na jedynce 50 km na godzinę! Kurczę, uspokój się z tym! Co to za auto? Silnik V20. Na dwójce 100 km na godzinę! Cholera! Co za auto! Dobrze, no to chyba opłaca się jego naprawę robić, czy nie? Dajcie spokój. Zobaczmy. Zobaczmy, co nam się tam pojawiło w tym samochodzie. Teraz powinny się pojawić części popsute, a może się pojawiły już na początku. Ja nawet nie spojrzałem na to. O! Mamy, zobaczcie. Tylna sprężyna. O, shit. Drążek kierowniczy. Raport z badanych części. Kurczę, powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony Tomkiem. Tomek potrafi procentowo oszacować, jaka część jest zepsuta. Która część... nie? Wsiadasz sobie do samochodu, przejedziesz 500 metrów i... O, łącznik stabilizatora jest na 45% uszkodzony. Znaczy, sprawny. Przejedziesz następne 200 metrów. Coś jest popsute. Idziemy dalej. Naprawmy tą furę. Zobaczmy. Tutaj teraz pojawia nam się części. Zacisk hamulca. Tarcza hamulcowa. Moduł ABS. Tarcza hamulcowa. Tarcza hamulcowa wentylowana, czyli pewnie przednia. Coraz więcej tej roboty tutaj mam, ale patrzcie, ile, jak hajs leci grubo. Ja myślę, że po tym zleceniu będziemy mogli upgrade'ować Tomka już. Czyli zaczniemy od ABS-u, moduł ABS. Właśnie, bo wtedy mieliśmy pompę, a teraz mamy tylko moduł. Tylko i aż. Pyk. Tomek jest najlepszy w odkręcaniu śrubek. Wy jeszcze tego nie wiecie. Ja nic nie robię, tylko mu pokazuję, która śrubka, on sam wszystko odkręca. Dobrze, to mamy moduł ABS. Jeszcze coś sprawdzimy, żeby tu nie zaglądać do komory silnikowej. No, czyli pozostałe rzeczy to są elementy zawieszenia. Moduł, to jest pompa, moduł.
15 to 700 dolarów. Nie wiedziałem, że to się tak psuje. No dobrze. W końcu to Audi. Pyk. Ładujemy. Właśnie, bo tutaj mamy piny. Ciekawe, czy pod to... Nie, zobaczcie, tutaj są takie gołe piny. Nie? Nic nie jest pod to podpięte, ja nie wiem. Ale dobra, co się będziemy tam... Do góry podnośnik. Raz. Raz. Okej. Okay. I do góry. No. Tu jakie zardzewiałe. Porysowane te samochody. Weź tu karoserię. Nie, mnie karoseria w ogóle nie interesuje, spokojnie. Zresztą to nie jest salon do wymiany karoserii. Czekaj, bo tutaj jeszcze mam inną rzecz do zrobienia. Co to było? Czekaj, czekaj. Narzędzia badawcze. tak trochę niewiele mam tych narzędzi. Tryb badania. Okej, okay, o patrzcie, tutaj mam wszystko. Jest. Tarcza hamulcowa tu mamy do wymiany. Wentylowana prawdopodobnie. Możemy sobie wszystko przejrzeć. Tutaj następna. Co jest? Ta też na czerwono? Co jak tam było? Tylko jedna wentylowana. Chyba, że... Jak to się robi? Tryb badania. O, właśnie o to mi chodziło. No, co jest? Ja tu widzę... Tu... Ach, cholera. Nie, tu mamy dobrą. Tam jest tarcza chyba... Zacisk jest spierdzielony. Dobra, odkręcamy te koła, bo tak to my nie dojdziemy do tego. Tylko wiecie, o co chodzi, żeby się też nie zarobić, nie? Na śmierć. Dawaj, Tomek, na kolana i do roboty. Patrzcie, idę jak burza z tą robotą. Pięknie. Zacisk 48... Fajnie, bo to się od razu pokazuje. Zacisk 48%. A my musimy zrobić... Nie to. My musimy zrobić nasz samochód na 43%. Czekajcie. Super. Jak dla mnie bomba. Może być. Klocki, kurczę, nowiutkie. No ale 11% tarcza wentylowana. To już będzie trzeba wymienić. Niestety. Dawaj, Tomek, na kolana i odkręcaj śruby. Kręć śrubą. Że tak powiem. Dobrze. Tu mamy fantastycznie. Czyli dwie tarcze wentylowane będzie trzeba myknąć. A tutaj co? Tutaj chyba był zacisk, tak? I chyba będą też klocki z którejś strony. Tak, tu będzie zacisk. Ej, Tomek już to na oko widzi, które części są do dupy. Nie, zacisk był dobry. Tu jest wszystko w porządku. Ładujemy z powrotem. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tragicznie, ale dobra. Klient chce tak, niech będzie tak. Ja się nie będę sprzeciwiał. Pasują mu takie części, okej. Okay. Ładujemy to z powrotem, tylko... Wiecie co, na razie nie ładuję tego. Bo nie wiem, czy tam coś więcej nie będzie, ale chyba nie powinno być, no już tam... Tomek to sprawdził. A koło przykręcić to jest, widzicie. Tomek na kolana, cyk cyk i załatwione. Tryb badania. I tu mamy wszystko pokazane procentowo. 26%. No to będzie trzeba wymienić tutaj te dwie części. A demontaż. Nie, nie to. Nie to. Zacisk. Pyk. Kloczy. Tarczy. Idziemy na zakupki. Czyli tak, jedna tarcza niewentylowana. Zaraz tu ogarniemy. Czyli tak, dwie wentylowane. Pyk. Jedna niewentylowana. I teraz zobaczymy sobie jeszcze magazyn części. I któreś tu mieliśmy.
Nie, klocki hamulcowe są w porządku, tylko zacisk chyba któryś był walnięty. Tak, musimy kupić jeden zacisk. Czekajcie, co musimy kupić? Jak ja mam tutaj tyle zacisków, któryś się użyje. Oszczędności. Jednemu się podobają części, które mają 50%, a drugiemu takie, które mają 30%. I fantastycznie, tak się robi interesy. Ładujemy. Nic nie będziemy kupować. Cyk. Pięknie, ach, fantastycznie, podoba mi się. No jak czegoś mi zabraknie, przepraszam, Tomkowi jak czegoś zabraknie, się dokupi zaraz. Czekajcie, bo w mechaniku 15 był tablet, ale nie wiem, czy ten tablet mogliśmy sobie dokupić. Czy trzeba było dokupić go, czy mieliśmy go od razu, już nie pamiętam jak to było. Ale był tablet i nie musieliśmy chodzić do komputera, żeby kupić jakieś części. Ale to chodzenie do komputera ma swoje uroki, mnie się to podoba. Musisz zapamiętać, jakie części brakują, musisz to kupić, to jest spoko, nie tak wszystko od razu, nie? Tak wszystko od razu, o tu kupuję to, już od razu montuję, bo dostawa trwa 3 sekundy. No, to też takie nie jest fajne. A tak jak musisz zapamiętać, wie, jak więcej zależy od Tomka, no to jest fajniej. Mamy to. Tu moim fantastycznym, żółte, zobaczcie, nawet żółte, super, super. Jak dla mnie bomba. Zostawiamy tak jak jest. Mam nadzieję, że tu nie będzie trzeba już zaglądać. Nawet chyba nie będę musiał tego samochodu opuszczać z podnośnika. Podejrzewam, że można od razu zakończyć zlecenie na podnośniku. Tarcza. Kloczki. Zacisk. Super. Fantastyczny stan, prawie jak nowe. I koło. Ekstra, mi się podoba, naprawdę. Taka robota to ja mogę robić. Nic prawie nie kupiłem, a naprawiłem furę, super. Dobrze, zobaczmy stan. Elegancko zakończymy. Super, moi drodzy, wyrobiliśmy się z kolejnym zleceniem. Co my tam dalej mamy? Loyal... Lista, dobrze. Aktualny kolor, kolor fabryczny biały. Aktualny jakiś takiś. Ja nie wiem, zobaczymy jak ten złom przyjedzie. O, to się zaraz kończy. Damn it. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.